Monika, nie da się nie zauważyć twojej wyjątkowej metamorfozy. Poddałaś się operacji w grudniu. Co cię do tego skłoniło? Nie wiem, czy mówimy o włosach, bo ja zmieniam ciągle włosy. Czy mówimy o metamorfozie? Tak, zrobiłam korektę powiek. Kochani, za półtora roku będę miała 50 lat. Pomyślałam sobie, że najwyższy czas na taki generalny remont. Nie to, że ja się sypię, ale... To zrobiłam dla siebie, nie dla męża, nie dla rodziców, dla koleżanek, przyjaciół, mediów. Pomyślałam sobie, że to jest mój czas. Ta 50, te 50 lat, które dalej w ciągu nie wierzę, że ja kończę te 50 lat za półtora roku. Jeszcze nie dzisiaj, nie jutro, ale za półtora roku. Zdecydowałam się na korektę powiek, zdecydowałam się na powiększenie biustu. Marzyłam o tym 20 lat. I bałam się, nie wiedziałam, czy się zaakceptuję, bo to jednak jest tak zwane ciało obce. Rozmawiałam z koleżankami, ktoś podał tej operacji. To naprawdę było moje wielkie marzenie. Takie kobiece. I się zdecydowałam w grudniu, rzeczywiście podałam się operacji, ale jak widać, czuję się tak, jakbym je miała od zawsze. A co na to mąż? Mąż jest zachwycony. Chociaż, jak ja mówiłam mojemu mężowi, słuchaj, bo ja tak naprawdę marzę, chciałabym to zrobić. I on mówi, ale naprawdę mi to nie przeszkadza, jakby... No, dla mnie nie musisz. Ale powiem sobie, pomyślałam, to przecież nie dla niego ja mam sobie coś fajnego zrobić, tylko robię to dla siebie. No i zrobiłam. Dla Perli. Czyli tak naprawdę nie ma takiej granicy wieku, w której nie można zadbać o siebie i realizować tych swoich marzeń. Bo mam takie wrażenie, że czasami kobiety odkładają to właśnie na później, bo najpierw dzieci, najpierw mąż, tutaj trzeba zadbać o dom, spłacić kredyt i zapominamy czasami o sobie. Bardzo często kobiety zapominają o sobie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że zostałyśmy tak wychowane, że mamy jakiś, nie wiem, genetyczny program, że najpierw ktoś inny, najpierw, nie wiem, mąż, dzieci, a na końcu my. Ja nie mam dzieci, bo na tym strasznie ubolewam, ale jakby to nie jest koniec świata. Zaakceptowałam fakt, że nie będę nigdy mamą. Ale wydaje mi się, że nigdy nie jest za późno, żeby o siebie dbać. Że kobiety najwyższy czas, żeby postawiły na siebie. Nie tylko w biznesie, nie tylko w, nie wiem, w zarabianiu pieniędzy, czy byciem dobrą matką, czy żoną. Pomyślmy czasami bardziej na pierwszym miejscu o sobie. Nic się nie stanie, jeśli poświęcimy więcej czasu dla siebie niż dla innych.